Dzień dobry Państwu, to jest kolejne spotkanie z VIP-em, a tym razem spotkałam się z panią Anetą Napiórkowską, kandydatką do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z ramienia Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry pani Aneto. Witam serdecznie pani redaktor. Co to znaczy, że jest pani charakterną kobietą, bo takie słyszałam o pani opinie? Moim hasłem przewodnim jest skuteczna i z zasadami. I to hasło nie wymyślałam ja sama, tylko osoba, która mnie zna od kilku ładnych lat. Nauczyciel historii z liceum. Gdy opisywał mnie w kilku różnych słowach, to zawsze mówi, że kojarzę mu się ze skutecznością i z praworządnością, a także z zachowaniem wszelkich zasad. To zachowanie zasad jest istotne również w pani zawodzie, jak pani wykonuje. Mam dwa zawody. Z wykształcenia jestem magistrem politologii i nauk społecznych, ale wykonywany moim zawodem jest główny księgowy. Ukończyłam policjalne studium ekonomiczne o specjalizacji finanse i rachunkowość. Ale jest pani główną księgową w Jestem sądzie. Jestem główną księgową w sądzie, ale również ukończyłam na tej pięknej uczelni studia podyplomowe z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. To akurat, widzi pani, wróciła pani do korzeni dzisiaj. Wróciłam bo jesteśmy do korzeni. W Bibliotece Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dziękujemy panu rektorowi za udostępnienie oczywiście nam. Tak, dziękujemy serdecznie miejsca. Panu Ryszardowi Góreckiemu. Chciałabym się zatrzymać na tym, co pani potrafi najlepiej. Zna się pani dobrze na prawie podatkowym. Jednym z haseł wyborczych pani jest właśnie porządkowanie prawa podatkowego i walka o jego przejrzystość. Co to znaczy? Dlaczego Dokładnie. To prawo jest zawiłe i trudne, pani zdaniem? Pani redaktor, naszej gospodarce rynkowej funkcjonuje wiele przepisów podatkowych, wiele też podatków pośrednich i bezpośrednich, które dotyczą wszystkich obywateli bez wyjątku. Dla mnie to jest czasem czysta chińszczyzna, powiem pani szczerze. Dokładnie tak. No, przyjrzyjmy się nawet sama ordynacja podatkowa. To jest 344 artykuły. Podatek VAT, który wszedł w 1993 roku, to jest bodajże 176 artykułów. Następnie mamy ważne podatki, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych, 58 artykułów. I także podatek dochodowy od osób prawnych, też około 50 artykułów. Do tego cała masa, pani redaktor, rozporządzeń ministra finansów, przepisów wykonawczych. I dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest? Właśnie czy to jest potrzebne? Rozporządzenia ministra finansów są potrzebne, żeby wyjaśniać zawiłość ustaw. To nie można stworzyć takich ustaw, żeby nie były zawiłe, można. Pani zdaniem? No właśnie. Można. Proszę sobie wyobrazić, pani redaktor, że Platforma Obywatelska pracuje nad zmianą ordynacji podatkowej. Zajmuje się tym Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego pod przewodnictwem profesora Leonarda Etela. I prace mają zakończyć się mniej więcej w połowie 2017 roku. Mamy nadzieję, że my jako Platforma Obywatelska dokończymy ten proces. A jeżeli nie my, to następna władza, ugrupowanie. Następne ugrupowanie. A z czego myśli pani wynika to, ta zawiłość? Czy to jest kwestia nieumiejętności po prostu stworzenia takiego prawa, które byłoby zrozumiałe, czy raczej ktoś ma w tym swój, mówiąc brzydko, interes? To jest tak, i jedno i drugie. A rozwijmy. Rozwijmy. Ten cały gąszcz przepisów, czemu on służy? Służy temu, że potem co roku wydajemy, proszę sobie wyobrazić, kilkadziesiąt tysięcy interpretacji podatkowych. Jak ten obywatel biedny ma się w tym wszystkim znaleźć? Jak ma postępować, żeby było dobrze? Żeby nie zostać ukarany przez organy skarbowe? Też się zastanawiałam, dlaczego to prawo jest aż tak zawiłe, dlaczego sformułowania artykułów nie trafiają do przeciętnego obywatela, a przecież o to chodzi. I też myślę, że jest to związane z całą masą zależności. Pomiędzy różnymi. Tak, bo proszę sobie wyobrazić, proste, jasne, czytelne prawo dla wszystkich wiąże się z tym, że nie będzie potrzeba zmian chociażby programów komputerowych, bo zmiany przepisów nie będą wymuszały aż takiej ingerencji. Nie trzeba będzie tworzyć całego sztabu szkoleń. Tu szkoleniowcy zarabiają. A tu szkolenia zarabiają. Dodatkowo całe wydawnictwa, które ciągle interpretują pojawiające się nowe przepisy. I prawnicy. Prawnicy też, wiadomo. Księgowi również. Ale także. To w sumie to by było niedobrze dla pani, gdyby to prawo było zbyt proste. Czy jednak mielibyście co robić? Myślę, że mielibyśmy co robić. I myślę, że każdy z tych zawodów wcześniej wymienionych przeze mnie miałby co robić. Ale jednocześnie byłoby to bardzo pożyteczne dla przeciętnego obywatela. Nie byłoby błędów. Nie byłoby błędów. A chodzi o to, żeby obywatel wiedział, że czyta przepisy i on je rozumie i wie, co ma, jak ma postąpić, żeby było zgodnie z literą prawa. Czy to dzisiaj jest możliwe, żeby
samemu sobie prowadzić księgowość, czy jednak przedsiębiorca się za to zabiera i stwierdza w pewnym momencie, nie, mam dosyć, nie rozumiem, idę do jakiejś księgowej. To drugie, pani redaktor. Mhm. Czyli przedsiębiorcy próbują sami, ale szybko rezygnują. Jest fiasko. Jest fiasko. Jest fiasko, ponieważ są bardzo duże obciążenia dzisiaj ciążące na przedsiębiorcach. Związane chociażby z związane błędami, z prowadzeniem, tak? działalności gospodarczej. Bo weźmy sobie pod uwagę, samo założenie działalności gospodarczej no nie jest jakby problemem, no, ale potem trzeba się rozliczyć z fiskusem, trzeba się rozliczyć z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Tutaj też Platforma Obywatelska ma nowy pomysł, żeby to robił jakby oddzielny organ. Żebyśmy my, jako pracownicy czy przedsiębiorcy, sami nie naliczali składek, nie odprowadzali, tylko jedną globalną kwotą. I to już później jakby na Ministerstwie Finansów będzie ciążył problem, jak to dalej rozksięgować na poszczególne składki i fundusze i podatki. A czy ma pani w takim razie pomysł na to, jak powinny wyglądać stawki podatkowe? Może odniosę się najpierw do programu Polska Przyszłości Platformy Obywatelskiej. W tym programie ujęto niestety ciągle nadal system progresywny, ale wprowadzono najniższą stawkę 10%. Dla najbiedniejszych. Osobiście jestem za tym, żeby w przyszłości wprowadzić podatek liniowy dla wszystkich obywateli. Taką samą stawkę podatkową. Myśli pani, że to mogłoby zafunkcjonować? Myślę, że mogłoby to zafunkcjonować z powodzeniem. Dlaczego? Bo dzisiaj osoby płacące według skali progresywnej wcale nie są to najbogatsi ludzie, a płacą 32% podatku. Stawka liniowa obowiązująca część przedsiębiorców to jest 19%, ale proszę zwrócić uwagę w przypadku na przykład spółek prawa handlowego, gdzie mamy do czynienia z tak zwanym podatkiem CIT, mamy najpierw 19% od dochodu wypracowanego przez spółkę, ale potem udziałowcy znowuż muszą zapłacić 19% podatku dochodowego od dywidendy, czyli automatycznie dochód tej spółki to jest opodatkowany 38%. Procentowym podatkiem. Myślę, że i mimo wszystko nasz budżet państwa zyskałby na wprowadzeniu podatku liniowego, gdzie nie byłoby kart podatkowych, ryczałtów, tylko jedna stawka. I to był pomysł Platformy Obywatelskiej sprzed 8 lat. I mam nadzieję, że naszej partii uda się go wprowadzić w życie. A to, o czym pani mi wspomniała poza kamerą, o tym, że najwięcej podatków płacą ci, którzy pracują na etacie. Tak. Jak to się ma? Jak to się ma? Właśnie, ponieważ skala progresywna dotyczy tylko i wyłącznie osób zatrudnionych na umowę o pracę. Czyli jeżeli przekroczę te magiczne 85 528 zł, to zapłacę już 32% podatku. A jeżeli ja mam działalność gospodarczą i nie pracuję na etacie, to jakbym nawet zarobiła 1 000 000 zł dziennie, to zapłacę 19% do podatku dochodowego. Czyli z tego wynika, że no nie oszukujmy się. W tym kraju najwięcej podatków płacą ludzie zatrudnieni na umowę o pracę. I to właśnie chce pani zmienić jako poseł na Sejm. Tak, pani redaktor, ale oczywiście mam jeszcze wiele innych postulatów, do których chciałabym się odnieść. Ale ten, myślę, jest również bardzo istotny. Przejrzystość prawa podatkowego. Możemy tylko pani życzyć powodzenia. Dziękuję serdecznie, pani redaktor. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Dziękuję. Dziękujemy państwu.